Sandy, co to? Mój nowy transporter materii. Przenosi rzeczy z jednego miejsca w drugie w mgnieniu oka. Brzmi apetycznie. Pokażę ci, jak działa. Naprzód. Wow! Zniknęło? Tak, ale ja wiem, gdzie jest. Muszę lecieć do pracy. A może twoja maszynka mnie tam przeniesie? Na osobach jeszcze nie sprawdzałam. Pewnie, czemu nie? Wsiadaj do kapsuły. Juhu! Trzymaj się. No nie wiem, trochę tu dziwnie. No, zaczyna się kocioł. Cześć, Skolmar. Naprzód wstecz, naprzód wstecz. Zaraz coś źle działa. Na morskie orzeszki! Czułem, Sandy. Jeszcze nie wiem co, ale coś chyba się we mnie zmieniło. Tak, we mnie też. Ej, czemu ruszasz moją ręką? Po co mi twoja ręka? Co to jest? Chyba nas pomieszało! To jakiś koszmar! Jutro mam koncert klarnetowy! Nie histeryzuj, Skalmar. Możemy być super kumplami i wszystko robić razem. Już zawsze! Sandy, to twoja sprawka. Musisz nas szybko rozdzielić. Ale nie wiem jak. Coś musisz zrobić. Przecież z nim nie wytrzymam. Ciekawe, co by było, gdybym znów spróbowała was przenieść. Tak, świetny pomysł. Chodźmy. No, to spróbujmy. Szkoła podstawowa. Kochane dzieci, dziś Tomuś ma urodziny. Wiecie, co to znaczy? Gotów, Tomusiu? Gratuluję pani, urodziła pani zdrowego chłopczyka. Mogę go zobaczyć? Oczywiście. Spłukany? Oczywiście. Kiedy ty ostatnio coś zarobiłeś? O, łokieć złamany! W sprawie nożyce przeciwko Urząd Miasta sąd zasądza na korzyść nożyc. Tak! O, łokieć złamany! W sprawie nożyce przeciwko adwokatka sąd zasądza na korzyść nożyc. Tak! O, moje uszy złamane! W sprawie nożyce kontra... Ja? Zgarniałeś kasę udając urazy i pozywając innych? To okropne! O, moralista! Nie lubi zarabiać kasy na nieuczciwych pozwach! Kolego, musisz zapłacić za swoją pizzę. Może już czas przestać się lenić i znaleźć pracę. O, pan pouczający! Nazywa mnie leniem, bo pasuje do definicji lenia. Dlaczego nie chcesz znaleźć żadnej pracy? Dlatego, że nic sensownego nie umiesz robić? Ej! Ta, nożyce umie robić całe mnóstwo rzeczy. No, coś tam umie. Odczepcie się! Znajdę pracę, kiedy zechcę. Cóż, ale na razie nie możesz jeść z nami pizzy. Co? Więcej, ilekroć będziesz wchodził do mieszkania, Kamień i ja będziemy zajadać pizzę, aż cię zmotywujemy do jakiejś pracy. Cudnie! Dobra, zobaczycie! Zdobędę kasę na pizzę raz, dwa! O, moja noga zła... W sprawie nożyce przeciwko papierowi i jego niebezpiecznemu stolikowi sąd zasądza na korzyść papiera. Kurczę! Dobra, znajdę robotę. Okej, chłopie, zanieś miseczki na stolik. Zwalniam cię! Dobra, chłopie, naprowadź maszynę na tor. Prawie. Zwalniam cię! Robota jest niewymagająca. Musisz tylko wstrząsnąć poduszki, kiedy się zgłaszą. Łatwe. A! Moje śliczne komary! A ty jesteś zwolniony. Pograsz z nami w planszowy urząd skarbowy? Zastanawiam się, bardzo kuszące. Nie!
tą grą chyba jest coś nie tak. Tak, chyba jeszcze do nas nie dorosła. Myślicie, że gry rosną jak jabłka na drzewie? Nie wszystko rośnie na drzewie. A toż nie, bystrzaku. Gry ktoś produkuje. Produkuje? Ktoś najpierw wymyśla grę, a potem ją produkują. Ja mogę wyprodukować grę? Nie, nie możesz. Ty na pewno nie jesteś w stanie. Natomiast ja myślę, że Patryk by mógł. Kluczowe jest to myślenie. Tak, kluczowe to jest myślenie. Dzięki, Skalmar, zrobię to. Trzymam kciuk, przyjacielu. Dublet baranów. Już wymyśliłem grę! No coś ty, słucham. Więc, jak wiesz, kółko i krzyżyk to trudna gra i każda partia trwa niemiłosiernie długo. Aha. No to ja wymyśliłem łatwiejszą i szybszą. Sam nie wierzę, że to zaraz powiem, ale no co tam masz? Nazywa się kółżyk. Najpierw rysuje się takie dwie kreski. Pierwszy gracz umieszcza X-a, a wtedy drugi gracz umieszcza... A tak, już wiem. I wtedy pierwszy gracz rysuje drugiego X-a, łączy oba linią i mówi... Krzyżyk! Masz, zacznij! Krzyżyk! O, gramy do czterech? Wiele krzyżyków później. Krzyż i ek. Trzeba było pójść za pierwszą myślą. Kół. Wymyśliłem znów nową grę. Zwie się kamień, papier, masło. Masłowo mi uwierz i wymyśl nową grę. Skalmar, mam nową. Czyj sznurek dłuższy? O, grałeś w to już kiedyś. Sandy, bardzo chciałbym wynaleźć nową grę, ale każda gra, którą wynajduję, to wielka klapa. Jeśli chcesz wymyślić nową grę, weź wszystkie gry, w które lubisz grać i wyłuskaj z nich to, co w nich kochasz najbardziej. Następnie z tych elementów złóż nową super grę. Damy sobie radę. Możemy przeżyć bez ogrzewania parę dni. Cóż, jedźmy do mojej mamy. Nowa przygoda! Papier, kamień, nożyce zamieszkają z mamą papiera! Drzwi zamarzły. To koniec! Przy okazji, ciekawostka o Monster Truckach. One zazwyczaj nie mają pisków. No, to pięknie się zaczęło. Nie wezwiemy pomocy, bo telefony zamarzły. Ty nie wkładasz kurtki, bo wciąż powtarzasz, że lubisz zimno. Twardziele i jak ja nigdy nie marznę. A kamień nie traktuje tego poważnie. Ślizgawka! Okej, Lu ma wrócić za 3 dni. Musimy myśleć bardziej rozsądnie i racjonować porcje. To nasze jedyne zmartwienie na teraz. Musimy się ukryć przed zwierzętami. Oj, gdzie kamień? Chcę poprosić niedźwiedzia o pomoc! Łup, 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 łup! Pięknie i zjadły nam zapasy. Mam propozycję. Może tak... Nie będę cię słuchać, póki nie włożysz kurtki. Nie chcę. Jest mi ciepło. Wy dwaj macie szczęście, że tu jestem. Jako ratownik tej grupy zmontowałem awaryjny zestaw przetrwania, bo wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Wiedziałeś, że w naszym mieszkaniu będzie śnieg i niedźwiedzie? Stawiałem na piaski i smoki komodo, więc byłem blisko. Więc trzeba przynieść zestaw z mojego pokoju. Ale papier, gdzie jest twój pokój? Ależ mam dzisiaj mega zabawę! Łup, 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 łup! Aaaa!
mnie zimno, nie jest mi zimno. Będą lody! Ops, chyba się nam skończyły. Będę musiał je czymś zastąpić. Ketchup! Banany, wiśnie, nudy. O, teraz lepiej! Cebula! Gotów, gacuś? I jeszcze jedno. I pistaszki! Gacuś, nasz słój pistaszków jest całkiem pusty. Zaraz. Znam jeszcze jedno miejsce, gdzie są pistaszki. Dobrze, że wciąż mam tę pistaszkową roślinkę rosnącą na oknie. Trochę treści nie zaszkodzi. Ha. I gotowe! Śniadanko wyszło na medal! Nie przyłączysz się, gacuś? Gacuś? No cóż, więcej dla mnie. Wiesz, co powiadają, gacuś? Jestem luźny jak niedzielny ranek. Okej, sprawdźmy, co dziś robię. Do roboty, do roboty, do roboty, do roboty. Coś nie tak. Gdzie jest niedzielny rozkład? Tak, tutaj jest. Powiedz cześć każdemu w bikini dolnym. Witam. Niektórzy śpieszą się nawet w niedzielę. Witam listonosza! Czołem, pani strażniczko przejścia! Matko miłosierna! Cześć bębny, czołem cymbałki, czołem trębacze, czołem tamburyny, czołem grający na kongach, czołem didżeridu z buszu, czołem dwa trójkąty, czołem przeszkadzajki, czołem gitaro, czołem flecisto i witaj Doli! Powiedziałem coś nie tak? A wiecie, co by pasowało do sukcesu? Tort gratis! Nożyce, nie udawaj, że kamień znów ma urodziny. Nieładnie. Nasikanie pod prysznicem też kiedyś mówiono nieładnie. Bo nieładnie! Wyłudzanie tortu to nie jest wspólna decyzja. Żadnych wybryków. Co nie? Dobrze gada. Nie chcę dostać ochrzanu. Chociaż torcik bym zjadł i chciałbym, żeby ktoś mi zaśpiewał Niech nam żyje. Ta nuta to hicior. Chłopcy, luzik. Zresztą nikt nigdy nie sprawdza, czy ktoś nie ściemnia. Przepraszam, kolega ma dzisiaj kolejne urodziny. Czy dostaniemy kawałek najlepszego tortu gratis? Pewnie. Hehe. Mogę zobaczyć dowodzik? Urodzinowa policja jest w drodze! Ukryjemy się w Kanadzie u mojego kumpla, brudnego Józka. Ale taksówka to zmyłka, to na serio potworny typ. Oraz musimy zmienić imiona. Nazwę się Maniek? Nie, to prawie jak kamień. Ra? O, to może kamień? Do licha! Po co te nerwy? Kelnerka poprosiła o dowodzik, a wy przewracacie stolik i uciekacie. Nikt was nie będzie ścigać. Nie ma czegoś takiego jak urodzinowa policja. Stać! Urodzinowa policja! Zamknę was w urodzinowej celi, a jest gorsza od tej zwyczajnej. Bo? Tam się nie obchodzi urodzin. W zwyczajnej celi obchodzi się urodziny? Przyznaję się, mogłem protestować! Oto urodzinowe prawo. Przysługuje ci jedno życzenie. Ale wyłącznie w urodziny. Przepraszam, urodzinowa policja? Czy to serio tak poważne wykroczenia? Dla ciebie kłamstwo w sprawie urodzin to taka niewinna sprawa? Moja mama miała cukiernię i dawała ciastka gratis wszystkim solenizantom. A tacy oszuści wykorzystywali jej dobro i traciła 6, czasem 7 dolarów miesięcznie! To raczej nie jest majątek. Dla niej był! Wy sobie posiedzicie do sądnego dnia!
Powiedz, ile to lat. Chodu, chodu, chodu! Ej, stać! Po co nam te piszczałki? Mam genialną myśl. Najlepszy psikus świata narysuje siebie. A kiedy Skalmar otworzy drzwi, to wcale nie będę ja. O, tylko spójrz. Glancuś, co nie? Jeszcze krawacik. I gotowy do akcji. Bla, 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 bla. Da! Podchodzi do drzwi. Zapukał do drzwi. Skalmar otworzył drzwi i... Na parze Skalmara! Masz grą! Przestań! Zabrał nam ołówek. Co ja narobiłem? Musimy go dogonić! Gdzież on mógł się nam podziać? Może siedzi w tym kiepsko narysowanym ananasie? Pewnie tak. Idziemy. O nie, ja nie idę. No coś ty, Patryk. Idziemy razem. Stopkami. Już prawie jesteśmy. Co się stało? Mami, mio. Mio, mama, mio, mama. Wstawaj, Patryk, musimy walczyć. Zostańmy lepiej w tej bezpiecznej dziurze. Wykluczone. Stworzyłem potwora i muszę go powstrzymać. Mami, mio, mama. Sam teraz chyba rozumiesz, co? Nie spać, zwiedzać. Nic nie jest, Patryk. Finlandio! Mio mama, mio mama. Mio moda, mia, mia mama. Mio moda, mia, ludu mio. Mio mama, mama. Tutaj jest! Ale brzydal, nie mogę na niego patrzeć. Wielkie wybałszone gały, kwadratowe ciało, dwa głupie zęby i idiotyczny krawat! Tobie w nim do twarzy, SpongeBob! Odłożył ołówek! Oto nasza szansa! Gdy doliczę do trzech, zrobimy mu niespodziankę! Niespodzianka? Ale super! Ma urodziny? Ala, Patryk! Patryk! Ratuj mnie! Wszystkiego najlepszego! Przyniosłem ci prezent! Nie ma za to! Więc tak. Pan z obsługi mówi, że drążki Pogo są w alejce szóstej. Ta jest czwarta, a ta piąta, a ta szósta. Może są jakieś w alejce siódmej? Może zajrzyjmy do piątej alejki. Został ostatni drążek Pogo! W moich czasach już się wyprzedały. No pięknie. Jak mamy kupić drążki, skoro są takie popularne? Może się uda, ale raczej wyjdą dość drogo. Nasz pierwszy przedmiot licytacji, rzadki 200-karatowy brylant. Ziew! Dobrze, cóż... Więc może ten zielonkawy drążek Pogo? Miliard dolarów! Kamień, czyś ty oszalał? 5 miliardów! 12! 20 miliardów! 50! Cóż, więcej nie mogę! Sprzedany! Pogo party w niedzielę! Zapraszamy fajną paniusię! Dobre! Nie mamy gdzie zdobyć drążków Pogo. Byliśmy w sklepie i na aukcji. Startowałem nawet w konkursie. Dobrze, nożyce. Złap tyle drążków Pogo, ile zdołasz w minutę. To, to, to.
start! Wyłącz to! To jest dużo gorsze niż gdy się na to patrzy! A ja myślę, że się fiksujemy na tym, co uważają szczury. A może wymyślimy nasz własny trend i zrobimy coś super kozackiego? Kamień, to już było, gdy nosiliśmy nastrojowe spodnie. Tak? I wcale nie chwyciły. A ja się zasmuciłem i to było widać po kolorze tych spodni! Musimy wymyślić inny sposób na fajność. Witamy w przyjemnych newsach. Newsach, które są ważne dla was w obecnej chwili. Temat dnia: kontrolerka fajności. Tajemnicza kobieta, która naprawdę kontroluje, co jest fajne. Kolegujcie się z nią, a pewnie będziecie fajni na wieki. O rany, musimy ją znaleźć! Oto jej adres. Jak dobrze, że płacimy za ten kanał. A już za chwilę, jak zapanować nad stworem stworzonym naukowo. Jak dobrze, że płacę za ten kanał. Cześć, chłopaki. Jestem szczęśliwy jak ta czacha, że będziesz wspierać nasz rodzinny biznes. Świetnie, bo mam całą masę nowych pomysłów. Już zaczynam czuć forsę. Gdybyś mnie szukała, będę w biurze. Co tam masz? To niespodzianka. Lubię niespodzianki. Świetnie, zamknij oczy. Jestem gotów. Tak, już mi się podoba. Ta-da! To nowy uniform waszej załogi. Sama go zaprojektowałam. Okej, nadszedł czas, SpongeBob. Powiedz jej, co naprawdę o tym myślisz. Okej, Skalmar. Perło? To najwspanialszy uniform świata! Pięknie. Och, SpongeBob, wyglądasz tak uroczo, że mogłabym cię zjeść. Wybacz, Perło, ale nie ma mnie w menu. Ha! Wiesz, nie sądziłem, że to możliwe, SpongeBob, ale wyglądasz w tym jeszcze głupiej niż zwykle. Nie bądź zazdrosny, wujku Skalmarze, dla ciebie też taki mam. Niepotrzebnie, tylko dureń by to włożył. Baczność, majtkowie! Patrzcie, wasz skipper ma nowy mundur! A ty na co czekasz? Już za to zapłaciłem. Gniew, furia, irytacja, upokorzenie. Skalmar jest jednak mięczakiem. Odporny na trendy. Ale ty, SpongeBob, ty to masz w sobie styl? Nie, serio? Totalnie modnie. Wyglądasz naprawdę super. A ja mam całą masę super pomysłów na tę budę. Będę potrzebowała kogoś z twoim talentem do pomocy. Cóż, próbowałem już namawiać pana Kraba na pewne zmiany. Z moim kobiecym instynktem i twoją, gąbczastością zmienimy tę piwnicę w raj dla nastolatków. SpongeBob, co bardziej pasuje? Koluskowy krab czy kolorowy krab? Do czego, że się spytam? Mówimy o nowej nazwie. Przecież pod tłustym krabem musi zniknąć. Kto chciałby jeść w miejscu, które jest tłuste? Cóż, mamy okropną nazwę, ale to jest okropne miejsce i dlatego ta nazwa pasuje. Prawda, SpongeBob? Wymyśliłem! A może kosmiczny krab? A może kochasz krab? Król krab? Krągły krab? Kulturalny krab. Albo cowboy krab! Kręcony krab! Koszmarny krab! Kanibal krab! Nie! Tak, trochę za straszne. Karmelowy krab! Wielka szkoda, że stary krab sprzedał pod tłustym krabem. Straszna szkoda. Paniusiu, a nie wiesz, gdzie w pobliżu dostaniemy coś do zjedzenia? Dosyć! Odchodzę! Myśl, papier, myśl! Kołowinga! Przestańcie wrzeszczeć! W tych kanałach jest echo! Ej, nie okrzaniaj tych żółwi, to jeszcze dzieciaki. Skoro ratują świat, to mogą się zachować! Już nigdy nie będę miał ciekawej historii, by zachwycić ołówek. Może już czas się z tym pogodzić? Jestem nudny, jestem nudziarzem, który czyta gadkę szmatkę i którego ulubionym zajęciem jest dzwonienie do kierowców aut z napisem czy dobrze jadę i mówienie całkiem dobrze. Wiesz co, mamy jeszcze jedno wyjście. Możesz wymyślić historię. Serio? Tak, wszyscy ciągle zmyślają. Pamiętasz, mówiłem, że gnałem jak wiatr i przekroczyłem prędkość dźwięku? Nie zrobiłeś tego? Nie! Kamień tak gnał. Możemy wysmażyć swoją
własną, fikcyjną wersję świetnej weekendowej historii. Ja zacznę. Szliśmy sobie do sklepu z pączkami. Nie, zajadaliśmy pączki. Nie, byliśmy pączkami. Potem my adoptowaliśmy lwy i wstąpiliśmy do drużyny ping-pongowej i zdobyliśmy medal. A ja miałem strzelającą rękę. To ja teraz wymienię ciekawe słowa. Teleportacja, kosz, koliber, bolid. Koło bingo? Tak! Dziękuję, Caravaggio. Ty to masz ekstra pomysły. Zagadaj do niej. Pamiętaj, tak jak ćwiczyłeś. Cześć. Cześć, Ołówek. Cześć, Papier. Robiłeś może coś ciekawego w ten weekend? Ciekawe, że pytasz. Ja... Ołówek, normalnie nie uwierzysz, co mnie spotkało w ten weekend. Stoję sobie przy kasie sklepowej, a przez prawie cały dzień szukałem tego kapelusza. I teraz mam tylko 5 sekund, by wybrać pasek. Który mam wybrać? Pasek skórzany? Kowbojski? Czarny? Słucham dalej. Aby zrozumieć, co było dalej, musimy się cofnąć do XIX stulecia. Otóż jestem dzidzią. Lekarze mówią, że będę niemy, ale dotykam skórzanego paska i mówię swoje pierwsze słowo. Pas. Oż ty w życiu. I wtedy zrozumiałem, że to wcale nie chodzi o żaden pasek, a o poczucie własnej wartości. Więc sięgnąłem do wspomnień i odkopałem ostatnie słowa babuni kamieniowej. Nigdy nie czerń. Kupiłem brązowy. Wow! Co za wspaniała opowieść! I tylko dowodzi, że nie chodzi o to, co opowiadasz, lecz jak to robisz. Ale ja... No niestety. Raczej wątpię, czy twoja opowieść może przebić tę. Więc ja sobie już pójdę. Racja, zgadza się. To ma teraz pana Kraba. Chodźmy po niego. Wymyśliłem, co zrobimy. Wy dwaj cichutko tam wejdziecie i wyjmujecie materac spod robala, tylko nie budząc jego. Czemu nie? Bo to by było niegrzeczne. Śmietnikowe robale są najwredniejsze. Pożerają żywcem. Ale zaraz, chwila. Co ty będziesz robił? Ja mam najbardziej odpowiedzialne zadanie. Stanę na czatach. Będę pilnował. Jej, dzięki, stary. Nie ma za co? No już, przełaźcie. Piękny stąd widok, nieprawdaż? Doskonała perspektywa. Wow. Gdzie co siedzicie dalej? Ej, Patryku, zdaje się, że widać stąd nasze domy. Gdzie? Ja nie widzę. Wow! Jeszcze raz! Coście narobili! Skalmar, co ty tam robisz? Miałeś stać na czatach. Właśnie, i obudziłeś robala. To wcale nie ja, to przez was się... Pogotowie. Doktorze? Doktorze? Odnośnie pańskiego pacjenta, doktorze, mam pewne wnioski. Słucham. Trzeba go chirurgicznie usunąć sprzed automatu, żebym mógł sobie kupić batonik. Oczywiście. Siostro! Robi się! Przynęta do przejęty! Przynęta do przejęty! Co tam? Już! Przejęty do przynęty! Zaraz! Jeszcze nie! Rozumiem! Już! Nie! Jeszcze nie! Rozumiem! Już! Znajdujecie się przy ogrodzeniu? Potwierdzam! Dobrze! Zróbcie mega hałas, żeby oddalił się od materaca, a ja go spróbuję przejąć! Potwierdzam! Już! A, to dlatego nazwał się przejętym! Czemu jesteśmy przynętą? Nie wiem. No tak. Doskonały pomysł! Mój genialny plan wreszcie ma sens! Ej, SpongeBob! Tak, Patryku? Chyba wiem, czemu się nazywamy przynętą. Dobry robaczek, miły, milusi robaczek! O, popatrz, chcę tą drewnianą łyżkę. Achaś, chyba rzeczywiście. Chcę aportować. Okej, masz patyczek, przynieś robaczku. Droga wolna, Skal, jesteś geniuszem. Co jest?
O, przyda mi się łyżka. Wsadzę ją sobie na razie do tylnej kieszeni i łapmy się za materac. Oczywiście. Dokonałem przełomu w swoim najnowszym wynalazku. I wiesz co? Inaczej niż wszystkie inne wynalazki, ten nie eksploduje! Super! Co to jest? O, bo ja wiem, robak robot czy co tam, nieważne. Panowie, słuchajcie! Już czas ruszać na klasyczną przyjacielską wyprawę do świątyni w dżungli! Oj, sorki, nie dzisiaj, nożyce, nie dzisiaj. Co? Stuknięty ekspert od geografii wisi w helikopterze za oknem! Panie nożyce, musimy wkrótce lecieć! W helikopterze nie ma klimatyzacji, a ja się grubo ubrałem! Sorki, papier musi popracować nad wynalazkiem, a ja muszę lecieć do fryzjera, ponieważ mam dzisiaj przesłuchanie! No weźcie! Bo kiedy wy coś robicie, zostaję sam! A ja już znalazłem pierwszy trop do świątyni! Wazę przeklętych dusz! Ależ... to jest fajne. Kto śmie zakłócać drzemkę? U, co już po 12? Mam gdzieś pilates. Chcę lecieć do świątyni w dżungli. Będą takie fajne rzeźby, które ożywają i ryczą. Nożyce, przestań! To będziesz teraz grzeczny, czy będę musiał odebrać ci bacik? Aktorom jest okropnie trudno. Ja mogę zagrać wszystko, bo znasz aktorskie powiedzonko. Mogę zagrać kamień albo nawet papier? Ale po co mówisz to mnie? Znam to powiedzonko. Myślę, że mam dwie główne role dla was obojga. Prawda, Reginaldzie? Lećmy, panie nożyce, bo wszyscy tu na mnie trąbią. Modeling to sztuka ruszania brwiami, a ja wyćwiczyłem ruchy brwiami, by oddać każde uczucie. Spójrz, wygrałem na loterii, a kasa mnie zepsuła, a teraz kumple mnie nie szanują. Niechcący połknąłem gumę na przyjęciu i po cichutku histeryzuję. Przytrzasnąłem rękę drzwiami auta. A to nowe auto? To jest nowe auto, okej! Ostatnie. Jestem małą dzidzią i robię dzidziowe wygłupy. O nie! Moja brewka! Spokojnie. Będzie lepiej, kiedy je wyrównam. Nie, jednak jest dużo gorzej. Jak ja się pokażę na castingu? Brwi mam zgolone i nikt nie będzie mógł odczytać moich emocji! Jesteś jednak bardzo spokojny. Nie, nie jestem! Dostaję fioła! Nie wiem, może chcesz coś zjeść? Zimno ci? Przytrzasnąłeś rękę w nowym albo może w starym wozie? O, wkurzasz się! Spokojnie, chyba mogę ci pomóc moim robotycznym wynalazkiem. Zrobię ci jedną parę animatronicznych brwi! O, chyba gotowe. Papier są odjechane! Potrafią robić jeszcze więcej niż naturalne brwi! Oto kreskówkowe zdziwko! I ten śmieszny ruch! I umieją coś jeszcze, ale nie musisz tego wiedzieć! Nie, nie muszę. Jasne. Mamo, 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 mamo. Stolik dla mamusi? Już mam dla państwa stolik! Jak tego dokonałeś? To proste, po opróżnieniu umysłu. A pan Krab i Patryk? Nimi też się zająłem. Tędy zapraszam. Dobry wieczór panu, oto menu. Pozwolę sobie polecić kraba w towarzystwie wyselekcjonowanych liści krasnorostów w zalewie z ziół prosto z ogródka oraz wielokrotnie nagradzanej tapenady z szalotkami. Wszystko pieczone przez 6 godzin na wolnym ogniu w wykładanym gliną piecu rozgrzewanym drewnem. Jako dodatek koral gotowany na parze. Jakie to pyszne. Cieszę się. Uszczypnij mnie, bo chyba śnię. Czy jeszcze czegoś potrzebujesz? SpongeBob, jak ja mam ci za to wszystko dziękować? Mam pojęcie o sztuce kelnerskiej i oddychaniu. Udało się! Wciąż nie dowierzam. Skalmir myśli, że mam 5-gwiazdkową restaurację. Czas się tym nacieszyć. I co, Skalmir, co mi powiesz? Dobra, przyznaję, wszystko tu jest wspaniałe. Jedzenie, atmosfera, wszystko bez zarzutu. W takim razie przeczytaj.
Skalmarobuinos. I załóż to. O, Skalmarobuinos ma najbardziej... Przepraszam, powtórz. Ma najbardziej luksusową restaurację w Bikini Dolnym. I wcale nie zbijał bąków. Skalmar, muszę ci coś powiedzieć. Dziękuję. Najbardziej zachwycił mnie twój uzdolniony kelner. Jakby naprawdę znał się na sztuce kelnerskiej i na oddychaniu. Powiedz mi, jak ci na imię? Na imię? Na imię, chłopcze. Strogonow? Nie, jak tobie na imię? Widelec po lewej? Nie żartuj, przedstaw się. Na imię? Jak ma na imię? Jak ma na imię? Ktoś wie? Szybciej, jak mu na imię? Zapomnieliśmy imienia! Najmocniej cię przepraszam, naprawdę nie wiem, co w niego wstąpiło. Dokładkę zupy pod pachę? Szef kuchni życzy smacznego. Czy ma pan ochotę na tarty ser? No, nie! Ratuj się, kto może! Przystawka nadchodzi! Skalmar obłynął z kaski. Otóż mam pewien plan. Nie chciałem, już nieważne. Z tego co wiem, super laser ołówek potrafi tworzyć albo zmieniać mutacje, które zmieniły tożsamość genetyczną naszych komórek i wielkość genomu, więc proponuję, by go ukraść. Czy to mój tatuś? Później mu wyjaśnię. Dobre. Ani pół dźwięku. Kamień, wydajesz zbyt dużo dźwięku! A ja nic nie widzę! Oczy mam po obu stronach głowy! Wy to słyszycie? Urządzenie Dolby Smooth Jazz. Jestem telewizorem. Chwila, moment. To afrokubański jazz. Łap ten laser! Papier, bieg! No chciałbym, ale nie sięgam podłogi. Nożyce, łap! Au, mój nos! Ja ci później powiem coś do słuchu. No, nie pomagasz! Ej, wiem, że prowadzimy wojnę na kawały, ale chciałbym powiedzieć, że mam do was wielki szacunek. Kawał nie mam! Ha, ha, ha. Mamy punkt, chłopcy! Mamy punkt! Kradziesz papier? To był twój plan? Wiesz co, spodziewałam się czegoś tak płytkiego po nożycach. I może po kamieniu, bo ja nie znam go za dobrze. Spotykajmy się częściej! Dobrze! Oj, no weź, nie? Staraj się! Jakbym ja była Isaaciem Newtonem, a ty Gottfriedem Wilhelmem Leibniz! Skalmar, dla uczczenia braterstwa pracowników chcę ci darować prezent! Ta-da! Ja serce cię... Przymierz pan, panie Skalmar! Widzę U wyszyte na calutkim swetrze! Nie wiedziałem, jaki duży ma być otwór na głowę, więc wziąłem miarę z arbuza! Jak podoba ci się? Troszeczkę drapiący, a z czego jest to zrobiony? Z moich rzęs! Dobrze, mogę wrócić do moich podstawowych obowiązków? Najpierw podaruj mu twój prezent braterstwa. Kupię temu ciołkowi gumę do rzucia. O, nie, chłopcze, znasz reguły. Musisz zrobić prezent. Jednak najchętniej zrobiłbym sobie teraz wolne. Czy teraz jest ładniejszy, Skalmarze? Zrobiłem sweter z własnych łez! Wiedziałem, że zawrócisz, chłopcze. Zrób coś ładnego. Czemu nie mogę czegoś kupić temu czubkowi?
Jeśli upuścicie choć kawałek mojego łupu, dam wam łupnia! Siemka, a te domowe ciasta bardzo smacznie wyglądają. One nie są domowe, były zrobione w fabryce. W fabryce bomb. To są bomby. A, co za szkoda, bo sądziłem, że to ciasta i chciałem jedno kupić. Gdzie? My tylko sobie żartowaliśmy z tymi bombami. Będzie 25 dolarów, proszę. Jakie ma nadzienie? Malinowe. Wiśniowe. Cóż, jeśli krab się ode mnie odczepi... Dobra, oto i ono, panie krab, prosto z piecyka. Wracam do mojego skromnego życia. Jeszcze nie. Muszę sprawdzić, czy dobrze zrobione. Chwila, chwila. Będzie świetnie smakować z zimnym mlekiem. Aha, próbowałeś mnie zabić za nowatorskie zarządzanie. Ale panie Krab, ja nie miałem pojęcia, ja to wyjaśnię. Panie Krab, wszystko w porządku? Słyszałem... Wow! Ciasto! Od Skalmara. Dla SpongeBoba? Dobra, no to masz. I tak to było. 25 dolców? Bomba? Oto z tego kraba? Tu ją zostawiłeś? Nie ma jej. Siemka! Dzięki za ciasto, Skalmar. La 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 la. Musiałeś go zabić? Chłopak wypłakuje ci sweter z łez. A ty go zabijasz? Jak będziesz teraz z tym żyć? Zabijam? Oto pańskie zamówienie. Dzięki. O, nie, nie, nie. I co my zrobimy? Dzwonimy do szpitala. To nic nie pomoże. Widziałem już takich. Kiedy to ciasto dojdzie do zatka, znaczy kiedy dojdzie do jelita. Bum! Czyli pan to już widział? 11 razy, dokładnie mówiąc. Tak, halo, doktor? Szpital? Nic nie pomoże? 11 razy? O, jest skończony. Jak mu to powiemy? Nic nie mów, bo się chłopakowi pogorszy. Z tego, co widzę, pożyje do zachodu słońca. Nie psujmy mu ostatniego dnia na ziemi. Niech się chłopak cieszy swoimi ostatnimi godzinami. Uwaga! Złapałam. Przynajmniej limonki bezpieczne. Grecz! Rety, dziewczyna petardo! Dzięki, siostrzyczko. I żeby upiec placek, muszę mieć 7 limonek. W ciągu najbliższej pół godziny? Nie, placek wkładam do pieca dopiero o 16, mamy więc mnóstwo czasu. Wytwórnia filmów Dwie Góry. Co to za logo? Bohaterka staje przed arcytrudnym zadaniem. Kupimy limonki w supermarkecie. To nie jest skomplikowane. A czas szybko ucieka. Nic nie ucieka! Nie rób z tego filmu akcji! Możesz tylko zdobyć limonki. W roli głównej ostra papier ścienny. No życzę jako jej bardzo ostry partner. I kamień jako gość, co zjada placek. Nie, nie wystąpię w tym filmie, bo nie ma filmu. Siostrzyczko, kupimy limonki w zwyczajny sposób, więc proszę cię, choć raz możesz niczego niepotrzebnie nie komplikować. Jedziemy kupić limonki. GPS-ie, włącz tryb akcji. Na następnych światłach. Gazu, 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 gazu! Kamień, ty nie protestujesz? Są tylko dwa rodzaje dni, papier. Te, kiedy jemy placek i pozostałe okropne dni. Jedź na skróty przez park! Musimy zyskać jeszcze parę sekund. Nożyce, prowadź wóz! Ależ oczywiście! Ma 20-biegową manualną skrzynię. Czy co? Wrzucasz 17 bieg! Zatrzymaj wóz! Nie waż się zatrzymywać! Musimy jechać! Gazu, 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 gazu! Nie zdążysz znaleźć parkingu!
Było mnóstwo miejsca. O, rany! Widzieliście, jak prowadziłem? Spokojnie, jak na formule. Chcemy odkupić od pana ten lokal. Odkupić ten lokal? Nie sprzedaję! Wiesz pan co? Być może nie zarabiam tyle, co pańskie modne, śmodne sieci gastronomiczne, ale my tu wszyscy wkładamy w robotę krew, pot i łzy! Żadne pieniądze tego święta słodyczy matki perły! Podoba mi się twój tok rozumowania, ale by odkupić ode mnie tłustego kraba, nie wystarczy jakaś marna walizka pieniędzy! Mamy więcej, reszta czeka tam. Królu Neptunie! Dobra, dawaj kasę. Jedna rzecz. Proszę podpisać umowę. Znaczy, że zrzeka się pan praw do restauracji, jak również do pracowników, towarów, logotypu i sprzętu, w tym kasy. Ale forsę dostanę. Naturalnie. Wobec tego zgoda. Proszę bardzo. No, dawaj, 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 dawaj. Uhua! Narazka! Co tu się dzieje? Panie Krab! Panie Krab, wieszają jakieś chorągiewki w naszej restauracji. Co się dzieje? Jestem emerytem! Emerytem? Jestem wolnym krabem! Mogę robić, co chcę! Wreszcie nauczę się jeździć na rowerze, który kupiłem 100 lat temu! I pójdę do tego nowego muzeum haków w centrum, a może oddam się malarstwu? Nie cieszycie się? Oczywiście! No to na razie! Miłego życia, szefie! Moje takie nie będzie. Witam, panowie. Jestem Karol, wasz nowy menedżer. Nowy menedżer? Sądzę, że praca w krabich poniedziałkach da wam sporo satysfakcji oraz sprawi przyjemność. Krabich poniedziałkach? Hej, już możemy wyrzucić. Oto nowe uniformy oraz nowy podręcznik pracownika. Widzimy się o świcie. Słodki zapach nowo zaczętego życia. Punkt pierwszy. Nowe muzeum haków, potem może krabie poniedziałki? Dość nieszczęśliwa nazwa, lecz to już za mną. Muzeum haków. Kotwiczka potrójna pierwszy raz pojawiła się w naszych wodach ponad 100 lat temu. Zaraz, chwila! Nie znoszę golfa! No i zrobiłem wszystko, co miałem w planach, a wciąż jest rano. Ale będzie kozacko, gdy śmignę z górki na pazurki! Ja jednak ci to odradzam. Słyszałeś, co mówił papier? Nożyce, zabraniam ci jazdy na sankach z góry. To ostra jazda prosto na oddział ortopedii. Oraz nie dodawaj żadnych głupot do tego wspomnienia. Jestem skostniałym pesymistą i zacofanym mrukotem. Oj, skoro tak się martwisz o moje kości, możesz być moim szefem medycznych różnych spraw. Niedawno zacząłem internetową szkołę medyczną Rocha Tosztosa. Kamień, przecież to zwykły hochsztapler. Skąd? Roch zna się na medycynie. Pamiętaj, masz dwa płuca, dwoje oczu i dwa serca. Że co? Jedno serce. Przygotuj się! To będzie mega jazda! Raz, dwa... Au! Już nigdy więcej nie usiądę na sarka! Nożyce, kości masz całe? O, moja ręka. Ręka nie złamana. O, złamana ręka. K-
kamień. Nie mogę nią ruszyć. Chyba mi tak zostanie. Spokojnie, mam podręczną apteczkę ze szkoły medycznej Rocha. To także szkoła kawałów. Sprowadźmy papiera. Nie, nie. Wiesz, co powie? Od razu powie, miałem rację, bo tak zawsze mówi i zrobi z tego całe przedstawienie. Musimy ukryć to złamanie, dopóki się nie zrośnie. Jesteś ze mną? Jestem z tobą. O, racja, złamanie. O, wróciliście. Znaczy, cześć. Tak, dziwnie wyszło. Tak bywa. Dobrze, chcę z wami o czymś pomówić. Byłem pewien, że jednak się wymkniecie, zjedziecie z tej góry, połamiecie się i... Co ci się stało? O, tylko chciałem, tylko wziąć ciastka z szafki, kochanej! Ale nie zjechaliście z tej góry i jestem z was taki dumny, więc... O, dzięki nożyce, ciasteczka. Ty chcesz mi podać talerzyk? Chcę dostać nagrodę! O, Patryk, tylko nie płacz. Któregoś dnia dostaniesz nagrodę. Ja nigdy nie dostanę nagrody, bo nigdy nic nie zrobiłem. Ale jesteś Patryk, gwiazda. Możesz zrobić cokolwiek zechcesz. Ale tobie łatwo tak mówić. Jesteś SpongeBob. Patryk, jeśli chcesz zdobyć nagrodę, musisz wreszcie coś zrobić. Chcę być wielkim oceanicznym bohaterem i uratować dziewiąty wymiar! Ja również, ale to trochę trudne. Może zaczniemy skromniej? Chcę być małym oceanicznym bohaterem i uratować ósmy wymiar! Skromniej. Lekarz? Skromniej. Strażak? Najskromniejsze możliwe zajęcie! Robota u tłustego kraba? Tak! Mnie tam się ciągle coś udaje. A więc chodźmy! Kurczę, ale miło, że pan Krab dał mi u siebie pracę. Tak, za $50 za godzinę. Gdy ja to zaczynałem, musiałem płacić Krabowi $100 za godzinę. Cześć, Skalmar. Zgadnij, kto dostał pracę. Zgadnij, kto właśnie ją rzucił. Czy dostanę nagrodę? Musisz na nią zapracować, Patryk. To pyga. Krabo-burger! Czy teraz już dostanę nagrodę? Nie, Patryku, musisz zanieść tę tacę klientowi. Dobrze. Nieźle. Jeszcze raz, ale tym razem spróbuj donieść jedzenie na stolik. Dobrze? Nie. Nie ługa! Spróbujmy czegoś innego. Teraz tylko odbierasz telefon. Tak jest, kapitanie. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk. Nie jestem tłusty krab. Patryk, tak się nazywa restauracja. Makrela! Pod stolikiem trzecim jest trochę paprochów. Może byś pomachał miotłą? Tylko po co? I tak nic mi nie wychodzi. Będzie dobrze. Hej, koleś, z głupkowic się przyniosło? Próbuj dalej, Patryk! Nowa dostawa nagród dla SpongeBoba Kancia Stoportego. Dlaczego ciągle nic mi nie wychodzi? Do kuchni. Słuchaj, nożyce mówi, że tak można żyć, ale oczywiście nie można. No nie. Musimy załagodzić sprawę z Kataliną, bo inaczej ten spór może się rozrosnąć i wylądowaliśmy w Egipcie! Dziękujemy, że nas przyjęłaś. Ależ proszę, zaczniemy spotkanie, gdy zasiądę. Na tym tronie!
Katalina ma jedynie 15 sekund na ucieczkę, zanim zostanie rozcięta na pół. Uda jej się? O, Rajuszku! To za potworny dron! Niezrównana! Ty nie klaszczesz! Oj, wybacz, bo ja... No, to o czym chcecie pomówić? Cóż, wiemy, że masz trochę na pieńku z naszym kolegą nożycami. Więc stworzyliśmy prezentację, by pokazać, czemu ją trzeba zakończyć. Ponieważ nożyce... To lękliwy dzieciak. Zakrada się na maratony na samym końcu, żeby przebiec linię mety i mieć zdjęcie zwycięzcy. Znajduje żenujące zdjęcia ze szkoły średniej i szantażuje nimi innych. Ma nawet księgę przezwisk, którymi chciał być nazywany. Nożyk, pan ostrze, pan ostry, ostrzyk, ostry tata, ostry mistrzu, ostry majster, demon rycerz ostrości. Rozumiem. Bo widzisz, nożyce nie powinien cię nawet interesować. Jesteś sławna, wspaniała. Nie ma powodu ciągle chować urazę. Tak? W niedzielę mam pokaz magiczny. Jeśli nożyce nie pozwoli mi zrobić sztuczki na pokazie, uprzykrzę wam życie jeszcze bardziej. I znam nie tylko zwyczajną magię, studiowałam czarną magię. Dobrze, powiemy nożycom o czarnej magii. Na pewno zmieni zdanie. Tak też można żyć. Oczywiście, że tak można żyć. Dobrze, nowy plan. Musimy podsunąć Katalinie większego wroga, żeby zapomniała o nożycach. Papier! Nie zrobimy tego byle komu, znajdziemy kogoś, kto zasłużył. Co do licha się tu wyprawia? Mówiłem, żadnych dzikich jeżyn w mieszkaniu. Podnoszę wam czyż! O, wielka i wielokrotnie przerzuta gumo, wiem, że niegodzien jestem się gościć, lecz zapraszam swe skromne progi. O, niezły z ciebie osiłek, co nie? Już wiem, jak to rozwiązać. Z pomocą karate! Uff! O, gumo! Ty to masz szyk i wdzięk! Ta brudna skarpeta i zużyta szczoteczka. Muchy i pleśń na pizzy. Weź się w garść, SpongeBob! Nie jest zła! A w ogóle to prezent od Patryka! Nie jesteś Patrykiem! Wybacz, Patryku, ale nie mogę jej przyjąć! Papa, skudo, nie wracaj! Hej, kolego, co porabiasz? Zdaje się, że on wyrzuca gumę. Co? Czy to prawda? No coś ty, nie żartuj. To jak mi to wyjaśnisz? Wiesz, a tak ją polubiłem, że postanowiłem ją przebrać. Fajny beret? Odważne, acz dopuszczalne. Gratuluję ciekawego pomysłu. Tak trzymać, chłopie. Chodź, Robek, poszukajmy puszków w pępku. No dobra, chyba go nie ma. Trzeba się śpieszyć. Guma gotowa na drzemkę w ziemi? Da! Spacz, Bob! O! Co ty wyprawiasz? No, słucham. Wykopałem dziurę, żeby mieć lepszy widok na gumę. No bo wiesz, jest taka śliczna. Chodź, zademonstruję. Sam widzisz, stąd widok jest przepiękny. Rzeczywiście, wygląda stąd oszałamiająco pięknie. A skoro o tym mowa, guma zasługuje na specjalne miejsce ekspozycji. I mam pomysł, gdzie.
Aż dech zapiera, prawda? No dobra, stary, będziemy spadać. Uczymy się posługiwać widelcem. Z największą przyjemnością. I wiesz co? Twój dom nareszcie wygląda porządnie. Dzięki. Ja wolę wierzyć, że jeśli wyciągniesz rękę do innych, to inni wyciągną rękę do ciebie. Ty wierzysz, że ziemia ma kształt serca. Nie wierzę w te twoje bzdury. Więc zróbmy tak. Wyzywam cię na rozgrywkę w kręgle. Jeśli wygram, ty zaczniesz płacić za kręcone frytki. Jeśli ty wygrasz, dostaniesz całą kręgielnię. Mówisz poważnie? Znaczy jasne, spoko. To bardzo nierówny zakład. Chwila, chwila, chwila. Co ty wyczyniasz? Wierz mi, pomogłem wielu osobom. Sprzedawcy trampolin z New Jersey, orłowi Bielikowi, który nie mógł dobrać sobie fryzury, piłkarzowi z ogromną stopą oraz pani, która chciała zbudować największy wiatrak na świecie. Dziwna grupa. Posłuchaj, mnie zawsze się udaje i mam pewność, że wygram. Dobrze ci z oczu patrzy. Zgoda, stoi. Rety, musisz wymiatać w kręgle. Naprawdę go pokonasz? No oby. Nigdy w życiu nie grałem w kręgle. Co? Ale wiesz, że to trudna gra, tak? To klops. Dobra, papier, ustaw kurs na lądowanie i pamiętaj, obie nogi jednocześnie. Przyjąłem ołówek, obie nogi jednocześnie. Papier, zboczyłeś o jeden stopień z kursu. Przyjąłem, korekta o jeden stopień. Papier znosi cię mocno na lewo. Musisz skręcić w prawo 220. Ołówek, nie wiem, co znaczy 220. Papier, jesteś całkowicie poza siatką. Przerwać akcję! Odmowa! Widzę spodnie i myślę, że trafię! Schodzisz w dół za ostro! Nie zgrywaj go w boja! Nie zgrywaj go w boja! Da! Niech to! Bez obaw, bo mam jeszcze trochę czasu, zanim zmierzę się z nożycami, a ja się szybko uczę. Dobra, poćwiczyłeś. Zaczynamy grę. Sekundkę. Hejka! Dzisiaj nauczę was grać w kręgle. Weź kulę do ręki, turlaj ją po torze i celuj w kręgle, próbując je przewrócić. O! Mam to. A teraz SpongeBob kanciastoporty. SpongeBob! 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 Żartowałem! Żartowałem! Ten SpongeBob jest śmieszny jak ucho na śledziu! O, to już koniec. Dowiedzą się, że jestem oszustem. Nie poddam się. Muszę spróbować. Dam sobie radę. Mam ramiona z gumy. Przecież jestem Parkerem! Normalny, silny, super głupek. Myślę, że Tegler! Od razu wiedziałem! Sandy! 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 Dziewięćdziesiąt osiem! 99! 100!
już nie mogę. Naprawdę? Dawaj jeszcze stówę. To boli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Możesz podać.